W dzisiejszym filmie wracamy do Rebirth Champions, w sumie szybciej niż się spodziewałem, bo dodali jakiś event jesienny, musimy sobie przetestować ten event jesienny, no i też inne rzeczy porobić w Rebirth Champions, zobaczyć co oni dodali, w ogóle to jest taki duży banner, bo oczywiście nową gierkę wydali. Może sprawdzimy sobie też za niedługo Rocket Riders, bo tam też chyba z 2 albo 3 update'y były. Zobaczmy jak wygląda topka. No dalej Amerykańcy są, ale tutaj Polak jest na 10 miejscu, chyba Polak, tak mi się wydaje, no ale 10 miejsce już jest naprawdę wysoko. Jakiś tryhard, może w sumie zrobimy tak, że jak będzie nowy sezon, to spróbujemy wbić tutaj się do tej topki, tylko nie na tym koncie, bo to jest konto od Pet Simulatora, tutaj nie mam jak grać, ale mam inne konta, na których chyba też mam praktycznie wszystkie Game Passy, tak mi się wydaje. Zobaczymy, może tak spróbujemy zrobić, jakby dużo osób mi pisało, żebym właśnie spróbował wrócić do topki w Rebirth Champions, a więc kto wie, może coś na tym pokminiem, jakby tutaj dalej jest ten trail na pierwszym miejscu. Ale dobra, przetestujmy sobie co oni dokładnie dali. Na początku, może zanim pójdziemy na ten event jesienny, to zobaczmy jakie mapki dodali. Tutaj jest chyba ostatni World, Celestial, tutaj jest World, to jest chyba Celestial World. Tutaj czy ja w ogóle byłem? Chyba byłem tutaj. Tu mamy 3 wordy. Starfall jakiś jest tutaj mapka? No tu na pewno, chociaż może i byłem. Nie pamiętam już w sobie na której mapce byłem. Nie wiem kiedy ostatni raz grałem w Rebirth Champions, ale chyba nie jakoś tak dawno. Tutaj na pewno w Comet Wardzie nie byliśmy. Zobaczmy jak wygląda Comet Ward. No tu mam po prostu takie 2 kometki, tutaj mamy jajko oczywiście. Jakie są moje najlepsze pety? Możemy tak w sumie sprawdzić. Moje ostatnie pety są z eventu 130 milionów. Tutaj mamy takie mityki. W sumie możemy je sobie poprzerabiać na goldę, bo teraz na pewno są już lepsze pety jakieś. Dobra, załóżmy sobie to wszystko i wyjdźmy stąd, pójdźmy sobie oczywiście na spawna. Zobaczymy jak wygląda ten cały event jesienny. I tu jeszcze w ogóle mamy nagrodę do odebrania, te jakby takie rzeczy. Czy w ogóle może jakieś tutaj rzeczy mamy do sklejmowania? Divine Hunter. Musimy Divine Peta złapać, Mysterious Pety. Tutaj mamy w ogóle jednego Mysteriousa mam trafionego. Divina nie mam, a Mysteriousa mam. Dziwne to jest. Jakiegoś Mysteriousa trafiłem ostatnio? Chyba nie, chyba jakoś dawno temu musiałem go trafić. Dobra, ale pójdźmy sobie tutaj, zobaczmy jak ten event wygląda. Event jesienny. Duży w sumie ten event jest z tego co widzę. Tu mamy normalnie takie grzyby do zbierania. No bo jesienią oczywiście są grzyby, chyba, nie wiem. Nie znam się na grzybach. Z kilka razy byłem, ale nie wiem dokładnie kiedy są. I tu mamy boksy, te boksy są w sumie fajne. Za co te boksy się dostaje? Macie 0,01%, że traficie go z jajka. 0,25% ze zbierania grzybów i co 20 minut dostajecie też jednego boksa. No dobra, mam nadzieję, że jakiś boks nam się uda uzbierać. Tu mamy też pewnie upgrade'y, mamy no dokładnie tak. Jesienny upgrade. Na początku musimy mnożnik grzybów zrobić sobie. I tutaj w ogóle macie Mysterious Lucka, tylko to jest fal Mysterious Luck. Czyli to jest taki luck, który działa chyba tylko na evencie, jeżeli chodzi o Mysteriousy. Dobra, otwórzmy sobie kilka tych petów, po prostu wszystkie sobie otwórzmy, żebyśmy jakiekolwiek pety mieli z mnożnikiem. Dobra, już nie mam nic. I teraz powinnam założyć te pety dokładnie tak. Sobie trochę, chociaż w sumie mogę nie przerabiać. Jaki one mnożnik mają? No, taki nie za duży. Dobra, na pewno trochę musimy tego uzbierać tutaj. Dobra, teraz szybciej to leci. Uzbierajmy sobie 100 tysięcy i spróbujmy zrobić pierwszy upgrade, bo to nam po prostu razy 2 mnożnik chyba da tych grzybów. I to będzie najlepsze, tak mi się wydaje. Chociaż dobra, zróbmy to inaczej. Teraz znowu otwórzmy trochę jajek, tylko może lepsze jajka. Ile kosztuje kolejne? 12,5 tysiąca i tutaj to 40 tysięcy. To jest chyba najlepsze. Czy jest jakieś zarobuksy? Nie ma, w ogóle tu jest topka chyba grzybów. Ktoś ma 100 milionów. I tutaj też na 7 miejscu jest ten Polak właśnie. Czy jacyś inni Polacy są? No powiem wam, że Polaków mało. Polaków mało, ja muszę to zmienić, ja muszę się tu wbić do tej topki. Jakby, tak jak mówię, może spróbujemy na jakimś innym koncie to zrobić. Na tym no nie dam rady, bo tu gram w Pet Simulatora, tu gram w eventach, Klan Warze i tak dalej, a więc na tym koncie choćbym chciał, to nie dam rady wbić topki. Dobra, spróbujmy kilka tych jajek może sobie otworzyć, może tutaj nam coś wyleci. Dobra, mieliśmy na 8, no i na razie epiki nam wyleciały, one dają mnożnik razy 32, no dobra, to już dużo większy mnożnik dają. No i teraz zobaczcie jak to zasuwa, już mamy sporo. Dobra, uzbierajmy do miliona i spróbujemy znowu kilka jajek otworzyć, chociaż może dobra, zróbmy sobie tutaj jeden upgrade'ik. Teraz będziemy szybciej to zbierać i teraz do miliona uzbierajmy i otwórzmy kilka tych najlepszych jajek właśnie. Zobaczymy czy z tych najlepszych jajek coś nam ciekawego wyleci. Dobra, i teraz tutaj to mamy, no na razie nic nie widzę chyba mocnego. Tutaj nam się w rogu nic nie pokazuje, więc żadna legenda nie wyleciała jeszcze. Dobra, jakie mnożnik te mają? No te już mają duży. 149, dobra, mnożnik razy 149. No teraz to leci, dobra, teraz to leci. Musimy dojść do momentu, gdzie będziemy mogli zostawić chociaż na, nie wiem, godzinkę AFK na najlepszych jajkach. Nie wiem ile nam to zajmie, ale mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, tutaj milion mamy to. I tutaj jakie upgrade'y są tanie? Tutaj mnożnik kliknięć. Tutaj też Secret Luck jest za 10 milionów. No dobra, to by się przydało wszystko zrobić. Dobra, uzbierajmy 10 milionów teraz i znowu sobie pootwieramy trochę tego. W ogóle czy jakiś box nam się tutaj dodał? No nie, nie mam żadnego. Czy ja tu mam jakieś robuxy na tym koncie? W ogóle to nie chcę mi działać za robux. Dobra, no to niestety nie dowiemy się. Co ciekawego w tych petach jest, za 20 minut się dowiemy. Chociaż dobra, teraz mi się pokazało. Chociaż czy opłaca się wydawać te robuxy? Nie, dobra, na razie nie będziemy wydawać robuxów, bo za 20 minut dostaniemy po prostu tego boxa. Dobra, mamy 14 milionów. Te komony i uncomony może już nam niech usuwa. Niech nam dropi tylko te lepsze pety i zobaczymy, czy teraz jakiś
epic fajny wyleci albo legenda. No na razie tu nic nie widzę dobrego. W sumie teraz już sporo pootwieramy w ogóle. Tak, żeby już mi się nie nabijałem tak szybko, że ja farmię z kliknięć więcej niż zużywam. Chyba nie. Dobra, niech teraz to się pootwiera za wszystko. Zobaczymy, czy coś dobrego nam wyleci. Dobra, nie mamy już miejsca w ekwipunku. Kliknijmy sobie Craftal. Niech nam wszystko skraftuje. Jakie teraz mamy? No teraz tu mamy takie epiki w wersji Galaxy w ogóle, które mają mnożnik razy 600. Dobra, jakby zobaczmy, ile tu farmimy tego. No sporo farmimy już tych grzybów. Zróbmy sobie jakieś upgrade'y. Jeden upgrade tutaj możemy sobie zrobić. Na laka jest drogi. Na kliknięcia na razie nie potrzebujemy. Secret lak jest ważny. Dobra, tu zadychę sobie zróbmy jeden upgrade na secret laka. Znowu uzbierajmy tak w sumie do 15 milionów. Niech to troszeczkę dłużej się pootwiera. W ogóle, czy jakiś boks nam się nie dodał w końcu? No nie, no dalej boksa nie mamy. Jeszcze musimy poczekać, żeby te 20 minut minęły i na pewno jednego wtedy dostaniemy. Dobra, uzbierajmy 30 milionów. Dobra, jest 30 milionów. Niech teraz to się dłużej pootwiera, tylko już niech rery nam usuwa, niech tylko epiki zostawię, bo epiki możemy sobie zawsze na galaksji poprzerabiać. Dobra, i znowu się ekwipunek zapchał. Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądać. Czy wyleciały nam jakieś mityki? Tutaj czy coś się pokazało? No, jakieś legendy wyleciały. 3 legendy nam wyleciały. Zobaczmy, ile TP to dajmy. No tu te legendy mamy. 168, to niedużo. Tu w ogóle mamy Rainbow Epika takiego. Dobra, niech nam teraz... nie wiem, tylko legendy i mityki dropią. Nie, może pójdźmy sobie porobić jakieś upgrade'y jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle czy teraz boksa mamy? No teraz musi mieć minimum jednego boksa. Dobra, 6 boksów mamy. Spróbujmy sobie otworzyć te boksy. Zobaczymy, czy coś nam wyleci z tych 6 boksów. Tutaj z 3 i tutaj kolejnych 3. Nie wiem, czy coś nam ciekawego wyleciało. Zobaczmy, co się zmieni. Jakieś mocne nam wyleciały. Tu legenda taka nam wyleciała i tutaj też legenda lepsza nam wyleciała. 1000 razy 1000 daje jakby tych grzybów, więc sporo. Wyleciała nam ta legenda i ta, na którą jest 0,5%. No dobra, to całkiem mocny pet nam wyleciał. Jeszcze ogólnie przydałby się normalny upgrade porobić. Ja z tego co pamiętam, to nie miałem normalnych upgrade'ów zrobionych. Tutaj na pewno z Celestial Spawnu nic nie mieliśmy zrobionego. Zobaczmy, czy możemy coś zrobić, jakieś UTD. No nie, nie możemy nic zrobić. Za mało mamy wszystkiego. Dobra, to jeszcze musimy przyfarmić. Wróćmy się w takim razie z powrotem na ten Fall Event. Dobra, i teraz spróbujmy wyfarmić więcej tych legend i tego wszystkiego. Ile w ogóle tu jest na legendę? 0,2. No dobra, to niech trochę dłużej się to pootwiera znowu. Dobra, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ile nam tego wyleciało? Teraz jakieś mityki nam wyleciały. Tutaj coś się... Nie, dobra, myślałem taki secret, ale tu po prostu jest takie wolne pole. Myślałem, tu coś jest napisane jakimś kolorem. Ale dobra, jakieś mityki mi wyleciały, zwykłe goldy. Dużo tego teraz wyleciało, powiem wam. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No tu mamy 2 gold mityki, które już dają naprawdę dużo i teraz szybko to wszystko farmimy. Dobra, teraz to leci, powiem wam. Tu jeszcze zobaczmy, czy mamy wszystko odpalane. Czy mamy już full legend i tak dalej. Tu mamy legendy, tu mamy epiki. Tu mamy zwykłe legendy, które dają w sumie mniej niż te moje epiki. To te legendy musimy sobie poprzerabiać na goldy. Chociaż i tak nam chyba nie zakłada nawet tych legend. Dziwne, powiem wam. Dobra, ale mamy 300 milionów też ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o upgrade. Zróbmy sobie trochę te upgrade'y. Dobra, ten zróbmy. Ten jest ważny, żebyśmy jak najwięcej wszystkiego farmili. No tutaj reszta jest droga dosyć. Tutaj możemy sobie jeden ten zrobić. No i ten też jeden możemy w sumie sobie zrobić. Dobra, zobaczmy, czy nie mamy już... kolejnych boksów, bo te boksy są dobre. No mamy 2, no to niedużo. Dobra, 2 sobie otwórzmy. Epic nam wyleciał i tutaj legenda. Dobra, legendę powinno założyć, chociaż nie założyło jej. Dobra, tak to wygląda. Musimy się wrócić w sumie na wcześniejszy world chyba. Zobaczyć, czy mamy tutaj na tym worldzie skończone te upgrade'y. Tu mamy wszystko wymaksowane. No a tutaj na tym ostatnim chyba dalej nic nie będziemy mogli zrobić. Potrzebujemy 10 UTD, UTG w sumie. Tutaj mamy praktycznie maksymalną liczbę. Zobaczymy, na jaką liczbę nam przeskoczy, jak wbijemy to TNG. Strasznie ciężkie liczby, powiem wam. Nie, może niech jakieś większe rebirth ogólnie nam robi. Tak szybko dosyć je robimy. Jakie my mamy zaznaczone? My mamy tutaj te zaznaczone, to niech robi nam na przykład te. Dobra, i mamy tą jedną liczbę i mamy jeden UTG. A my potrzebujemy 10 UTG. No dobra, to nie ma szans, że to zrobimy. Niech to się dalej farmi w takim razie. Tutaj musimy sobie zaznaczyć najlepsze pety z tego eventu. Niech się jeszcze trochę pootwiera. Dobra, i znowu się trochę pootwierało i zobaczmy, co teraz wyleciało nam. No teraz powiem wam, że nawet jeden mityk nie wyleciał. Zobaczmy, ile boksów jest. No boksów są 4. Może tutaj coś dobrego wyleci. Nie, nic dobrego. Tu też nic się nie zmienia. Jakby zobaczmy, czy jakieś upgrade'y możemy zrobić. Mamy prawie 500 milionów. Zróbmy ten jeden na laka w końcu. I tutaj na to. No i dobra, niech jeszcze chwilę się to pootwiera. Może jeszcze coś wyleci ciekawego. Dobra, powiem wam, że trochę jeszcze to pootwierałem wszystko, ale za bardzo nic nie chce mi lecieć. Może w kolejnym filmie coś nam ciekawego wyleci. Sprawdźcie sobie oczywiście ten, który wam się wyświetla i do następnego.